I oczywiście pionowe lądowanie. Śmiesznie mały, ale niebezpiecznie wścibski. Podskoczy za wiśnie, gdzie go nie prosili, i przekaże na ziemię, co widzi. Bo jedynym jego ładunkiem jest najwyższej klasy sprzęt telewizyjny. Steruje się tym z odległości, radiowo. Ale to nie jest zabawka. To najmniejszy wojskowy śmigłowiec świata, latający szpieg. Dwa sześciokonne silniki napędzają przeciwbieżne rotory o średnicy 160 cm, pułap do 3 km. Prędkość pozioma do 100 km na godzinę. Podwozie umożliwiające lądowanie w terenie. Nazywa się Sprite i wyprodukowany został na zlecenie wojska przez brytyjską firmę ML Aviation. Cel wiadomy, choć konstruktorzy zapewniają, że maszynka równie przydatna być może przy inspekcji ruchu na autostradach i penetracji trudno dostępnych terenów. Śmiesznie mały i niebezpiecznie wścibski. Dziwoląg śmigłowcowej ewolucji, która zaczęła się ledwo 70 lat temu. Znaczy to, że dziś konstrukcje pionowego startu są już w wieku dojrzałym. Francuski śmigłowiec Alouette II. Jeden z pierwszych, w którym zastosowano silnik turbinowy. Bardzo oszczędna konstrukcja, wszystko na wierzchu, żadnych osłon. Kadłub w formie szczątkowej, kratownica. Masa własna 850 kg, dźwigać może ładunek 650 kg. Znany na całym świecie. Amerykański śmigłowiec Long Ranger firmy Bell. Typowo dyspozycyjna maszyna. Sylwetka bardzo dokładnie opracowana aerodynamicznie, stąd ta elegancja. Wszystkie mechanizmy zabudowane są w kadłubie. Charakterystyczny dwułopatowy wiernik. Wielołopatowe śmigło tunelowe w brytyjskim śmigłowcu Gazelle. Obraca się bardzo szybko, 5-6 tysięcy obrotów na minutę, ale do napędu potrzebuje mniej mocy. Podwójny silnik turbinowy, dzisiaj to już reguła. Elegancka, kroplowa sylwetka. Amerykański śmigłowiec Enstrom, zwany też rekinem. W wirniku trzy łopaty. Wszystkie cięgła sterujące poprowadzono wewnątrz wału napędowego, dlatego nad kadłubem sterczy tylko rura. Śmieszny wygląd, jak wielkie latające jajo. Tak go zresztą przezywają. To dyspozycyjny Hughes 500. W locie bzyczy jak osa, bo w wirniku ma aż 5 łopat. Redaktor Kurek sam liczył. No jak było? Bra, można odjeżdżać. No jak było, no popatrz, studio malutkie, jedno z najmniejszych w telewizji, a jednocześnie bez problemu można w sam środek, w punkt. I to uważasz był wystarczający powód, żeby mnie mordować przez 4 minuty 30 sekund technicznymi opisami maszyn, których nigdy w życiu nie widziałem? No ale to była tylko malutka próbka. Weź pod uwagę, że takich maszyn, ich rodzajów liczy się obecnie w tej chwili na dziesiątki. Flotę śmigłowcową świata szacuje się na jakieś 15 tysięcy sztuk. A jeśli wziąć pod uwagę, że tak naprawdę ewolucja tej dziedziny techniki przenoszenia się rozpoczęła się jakieś 70 lat temu, no to zupełnie nieźle. Sprawdził się. To jest lekka przesada, dlatego że
Już starożytni Chińczycy znali i rysowali maszyny, które miały wirujące śmigiełko, były takie zabawki. No a nieśmiertelny Leonardo da Vinci nie tylko narysował helikopter, ale go opisał następującymi słowami. Instrument ten zaopatrzony w heliks, dobrze wykonany z lnianego płótna, z porami zaklejonymi woskiem, poruszony z wielką prędkością, wkręci się i uniesie do góry. No cóż to nowego? Wiesz, można oczywiście mówić o tym, że łódź podwodną wynalazł nasz praprzodek, który spadł z chłody, prawda? Płynącej po rzece. Ale tak naprawdę prawdziwa ewolucja, techniczna ewolucja, to znaczy początek maszyn, które naprawdę umiały wznosić się pionowo i opadać i radzić sobie doskonale z takim sposobem podróżowania, przypada mniej więcej na okres międzywojenny. I mnie zresztą nie idzie nawet o te szczegóły techniczne. Ważne jest to, że gdzieś w tym świecie techniki narodziła się maszyna, która totalnie zmieniła obraz cywilizacji. Dlaczego? Bo dotąd cywilizacja rozwijała się, by tak rzec, liniowo, prawda? Wzdłuż dróg, wzdłuż rzek, potem wzdłuż torów kolejowych, a tu nie potrzeba nawet pasa startowego. Tam, gdzie nie prowadzą żadne drogi, gdzie nawet koń, cierpliwy pomocnik człowieka, wspina się z trudnością, tam właśnie bywa trzeba dostarczyć ludzi, przewieźć setki kilogramów ładunków, dźwignąć w górę tony. Tu, gdzie nie przyleci żaden ptak, gdzie kłęby dymu przesłaniają niebo, a rozpalone słupy powietrza budują piekielne barykady, gdzie wstępu broni żar i blask. Tu ratunek przychodzi z nieba. Gwałtowny prysznic wody, duszące płomienie, proszki, mało, wciąż za mało. Ale ta maszyna, tak jak szybko sypie, tak samo szybko może zawrócić do bazy. Błyskawicznie napełnić zbiorniki i wrócić na pole walki. Nieważne, czy walczy się z ogniem, czy z żarłocznymi owadami, liczy się jedno. Niezależnie od miejsca akcji, pomoc z nieba może przyjść szybko i skutecznie. A gdy na budowę nie dojedzie dźwig, wtedy ujawniają się największe zalety latającego wiatraka. Dźwignie w górę, położy gdzie poproszą. Zabrać może zewsząd i umieścić wszędzie. A nawet zawisnąć nieruchomo i przytrzymać. Jest nowoczesnym substytutem terenowego łazika, bo i wszędołaza lepiej dostarczyć na miejsce śmigłowcem. Przyzywany jest zwykle wtedy, gdy nie można użyć już żadnego innego środka transportu. Wykona każdą pracę, ale drogo każe sobie zapłacić. Taki już jest, kosztowny i niezastąpiony. I potrafił już zyskać miano najbardziej humanitarnego statku powietrznego. Wszędzie tam, gdzie wydarzy się katastrofa, on pierwszy przybywa na pomoc. Niestrudzenie patroluje bez miary przybrzeżnych wód i bezbłędnie trafia do potrzebujących. Dorósł już na tyle, że bez trudu radzi sobie z dwoma żywiołami, powietrzem i wodą, bo skoro już służy się w morskim ratownictwie. Żywioły muszą mu oddać swą ofiarę. Jest kosztowny, ale niezastąpiony. Hałaśliwy, ale bezwzględnie skuteczny. Jest po prostu na miarę zadań z pogranicza niemożliwości.